Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek serii, w której programujemy sobie grę w statki w Pythonie. Dzisiaj sprawimy, żeby nasza gra zaczęła wydawać jakieś dźwięki, chociażby właśnie po trafieniu w jakiś statek, czy w przypadku, gdy ktoś chybi albo zatopi cały statek. Do tej pory, w przypadku, gdy sobie trafialiśmy jakiś statek, to było takie ciche trafienie, czyli nie było słychać zupełnie nic. No, ale chciałbym jakoś to zaznaczyć, że faktycznie coś się dzieje i w przypadku, kiedy o właśnie ktoś sobie trafia tutaj te statki, albo zatopi całość, albo w ogóle wygra, no to chciałbym odtworzyć jakiś dźwięk. Jak to zrobić? No, jak się okazuje, Kiwi ma wbudowany fragment odpowiedzialny za obsługę dźwięku i z tego właśnie kawałka biblioteki Kiwi sobie dzisiaj skorzystamy. Stwórzmy sobie taką... Aha! Jeszcze zanim o programowaniu, to ja sobie wcześniej przygotowałem tutaj cztery pliki w formacie WAV i to są pliki, które odtwarzają, czy które zawierają jakiś dźwięk i właśnie dźwięk z tych plików będziemy sobie odtwarzać w naszej aplikacji. To są jakieś proste dźwięki. Wziąłem sobie je po prostu z internetu, oczywiście upewniając się, że nie naruszają żadnych licencji. No i dzisiaj będziemy sobie z nich korzystać. Dobra, to zróbmy sobie zmienną self hit sound. No i tutaj będziemy wykorzystywać coś, co się nazywa sound loader z biblioteki Kiwi. Soundloader, load, no i podajemy ścieżkę do naszego pliku sounds, hit, wave. Podobnie zrobimy z pozostałymi plikami, czyli mamy jeszcze miss sound, tutaj jakiś generalnie positive sound i negative sound. Dobra, i tutaj miss wave, positive wave i negative wave. Dźwięki załadowane. Możemy sobie jeszcze przeformatować kod. Dźwięki załadowane. No to co? No to zostało je odtwarzać w odpowiednich miejscach. No i co to są odpowiednie miejsca? Dla nas odpowiednie miejsca to będzie funkcja onMessage. No i teraz w zależności od tego, czy ktoś nam zatopił statek. Jeżeli ktoś nam zatopił statek, no to mamy pewnie self negative sound play. Czyli zadziało się dla nas coś negatywnego, no to gramy dźwięk negatywny. Jeżeli ktoś trafił nasz statek, no to hit sound, play. Tutaj już nieważne, czy to nasz statek został trafiony, czy to my kogoś trafiliśmy. Powiedzmy, że jeżeli to jest trafienie, to zawsze ten dźwięk będzie taki sam. No jeżeli to jest miss, no to tutaj miss też dodamy może w tym miejscu. Miss sound, sunk. No sunk to pewnie będzie... Aha, bo tutaj dostajemy informację o tym, że ktoś się utopił, czyli że przeciwnik został zatopiony. To nie będzie negative sound, tylko dla nas to będzie positive sound. Czyli dostaliśmy informację od przeciwnika, że jego statek został zatopiony. Tutaj jeżeli trafiliśmy, to będzie hit sound. No, jeżeli nie trafiliśmy, to będzie miss sound. I to chyba wszystkie miejsca, w których chcielibyśmy odtwarzać jakiś dźwięk. Spróbujmy sobie teraz uruchomić aplikację. Narysować może ze dwa statki, żeby było na czym testować. Start. Start. No i strzelamy. Nie wiem, na ile u was to słychać. Ale u mnie są dźwięki. No akurat tutaj dźwięki słychać od razu z obydwu okienek, więc nakładają się na siebie. Ale je słychać. No i to było clue dzisiejszego odcinka. Jeżeli byście chcieli więcej tych dźwięków, no to wystarczy sobie tutaj pododawać je, poładować za pomocą tego soundloadera. No i to tyle. Proste. Mam nadzieję, że proste, takie dosyć intuicyjne. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.